Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnej serii na kanale. Kochani, ja Stranded Deep nagrywam już trzeci raz. Tak, najprawdopodobniej okazało się, że OBS po najnowszej aktualizacji miał dosyć mocne problemy z renderowaniem dłuższych filmów, na bodajże 20 minut. No i wyszło jak wyszło, że nagrałem w sumie najpierw jeden świat, zobaczyłem, że się filmik spieprzył. Zrobiłem drugi świat, znów tam pół godziny mniej więcej minęło, znów się okazało, że się spieprzyło. Już nawet szukałem informacji na internecie właśnie, czy to jest jakiś problem ze Stranded Deep, czy coś takiego, no ale nic nie znalazłem, więc wydaje mi się, że to jest właśnie problem OBS-a. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Kochani, takie jeszcze ogłoszenia parafialne, od teraz odcinki będą wchodzić o godzinie 18:00. Tak naprawdę pracuję w ramach czasowych albo 6.14, albo 14.22. No niestety, no takie mam godziny pracy. Więc po prostu czasem, jeżeli mam na przykład zmianę popołudniową, to łatwiej będzie mi wrzucić filmiki, nawet jeżeli będę je nagrywał rano, niż po prostu jak wyjeżdżam o godzinie 13, nagrywać je i w sumie renderować od godzinie 12.30, a o 14 mają po prostu być odpalane. Dlatego po prostu półtorej godziny to jest za mało dla YouTube'a na render filmów w trybie HD. Dlatego teraz po prostu będzie to wchodzić o godzinie 18 albo 18.30, już nie pamiętam dokładnie, o której tam godzinie ustawiłem. Mniejsza, tak czy inaczej od 18 już wypatrujcie odcinków. Po drugie Stranded Deep, jeżeli chodzi o samą grę w sobie. Tak naprawdę ogrywałem już chyba w roku 2014 albo 2015. Stranded Deep był w sumie taką grą właśnie rewolucyjną, jeżeli chodzi o jej aspekt graficzny. Pamiętam, że dosyć wiele osób zachwycało się tą grafiką. Niestety jednak była to jeszcze pre-alpha w formie 0.01 i z tego co pamiętam miała dosyć bardzo ubogą fabułę, czy tam w ogóle chyba fabuły nie było. Plus content tej gry no, wystarczał na jakieś półtorej godziny maksymalnie już od razu z włączeniem gry. Dlatego nigdy wcześniej nie nagrywałem tej gierki. Ale myślę, że to się może zmienić w pełnoprawną serię, ponieważ Stranded Deep wyszedł już z tego pre-release'a z Early Access. Jest już w wersji 1.0. Kolejnym aspektem, moi drodzy, jest to, że możecie w tej chwili słyszeć troszeczkę mnie inaczej, bo no, przez to, że Stranded Deep niestety no, skrzeczył mi się dwa razy, musiałem ten odcinek nagrywać po kolei. Dlatego odpaliłem sobie po prostu w nocy drukarkę 3D, ona w tej chwili chodzi niedaleko w sumie komputera, no i może powodować delikatne szumy, a że w sumie program stara się odszumić mój głos, to możecie po prostu mnie troszeczkę inaczej słyszeć. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o taki aspekt wprowadzający, o takiego ogłoszenia parafialne z mojej strony. Stranded Deep jest po prostu grą survivalową, którą w sumie rozpoczynamy na morzu. Musimy jak najdłużej przetrwać. Są to podobno bossy, co jest śmieszne dla mnie, czy śmieszne, no, interesujące, no bo zazwyczaj w takich grach nie ma bossów. W ogóle w każdych takich właśnie survivalach, gdzie mamy tutaj jakiś taki aspekt normalności, czyli właśnie jakiś rozbitek, czy coś takiego, zazwyczaj nie ma żadnych bossów. Draft i tak dalej również nie ma żadnych bossów. Znaczy przynajmniej nie było do tej pory, aż ogrywałem. Może już się teraz to zmieniło, tak samo jak Stranded Deep. Ale jestem ciekaw, jak to się będzie rozgrywać dalej. Tak więc rozpocznijmy sobie, już wyjdźmy do menu. Gierka ma dosyć mocne problemy z loadingami, z tego co uważam, bo co chwilę są jakieś loadingi, przynajmniej na początku w cutscence i w menu. Tak więc no myślę, że początkowo może być ten loading dłuższy, a nie chcę mi się już tego nawet przycinać. Więc kochani, tak, w tej chwili macie na kanale dwa survivale, Planet Crafters i Stranded Deep. Zobaczymy, czy te dwie serie się utrzymają, zobaczymy jak długo się utrzymają. Zresztą widzicie, że tutaj już mamy dzień drugi i jakoś tam się udało mi wytrzymać pół godziny. No ale niestety, musimy znów rozpocząć nową grę już po raz trzeci, dlatego zagramy sobie kobietą jak w pozostałych moich próbach. Weźmiemy sobie na świat randomowy, bo kiedyś właśnie nie było czegoś takiego jak jakiś world existing czy random, czyli jakiś randomowy czy już istniejący, że możemy sobie go zrobić. Kiedyś tylko i wyłącznie
klikaliśmy start i wchodziliśmy do gry. Tam niby było coś randomowo generowane, ale to tak słabo dosyć. Co mnie bardzo jeszcze niepokoi, to w sumie aspekt graficzny, bo widzę, że naprawdę ta gra przeszła downgrade graficzny. To już nie jest to samo wow, które było w czasach 2015, bo naprawdę kiedyś ta gra po prostu zachwycała. Ale wiadomo, jak już podchodziły jakieś inne skrypty, algorytmy i tak dalej, gdzie były już bardziej wymagające rzeczy, no to tak naprawdę sprzętowo twórcy ewidentnie nie dali rady, dlatego widzę, że to był właśnie powód zmniejszenia jakości grafiki. Wiadomo, pokazówki można robić super, hiper, zarąbiste, ale jak już wchodzi dalsza część, to już jest dosyć ciężko. Zresztą widzę tu jakiś pasek, nie wiem, czy go będzie widać na nagraniu, ale widzę taki paseczek, widzę, że nawet UI jest dosyć słabo zrobione, no ale mniejsza. Dobra, permadeath wyłączony, wildlife normal, difficult normal, single player. Startujemy oczywiście nową grę. Nową grę. Tak, wiem. I zobaczymy, jak sobie tym razem damy radę w Stranded Deep. Ogólnie mówię, mam dosyć taki spory sentyment do tej gry, bo tak naprawdę jak tylko Stranded Deep wyszło, czy wyszło, tylko się ukazało jako taki właśnie, no jako granie, oszukujmy się tam normalnie, bo można było już budować i tak dalej, to pamiętam właśnie taki boom na to wszystko i również miałem jeszcze taki stary kanał w 2015 roku i pamiętam, że również ja nagrywałem z tego, raczej robiłem chyba streamy. Widzę, że mamy duchy na pokładzie, bo nam meble latają. Pan kapitan, no kolejny na to poleciał. Kapitan tego statku ewidentnie jest nieodpowiedzialnym człowiekiem. Spadamy. Czy skrzydło rusza, ej. Halo, halo. O, jeszcze nam coś przyjebało web. Dobra. Get to a life raft on the surface. Musimy się wydostać na... Ja to będę mówił raft. Na... tratwę. To będzie dla mnie tratwa. Ja wiem, że to jest ponton, ale raft. Raft w języku angielskim jest taki dosyć specyficzny, bo można powiedzieć raft jako tratwa i raft jako ponton. Mogą być używane naprzemiennie. Dzień pierwszy. No i zaczynamy rozgrywkę. Zaczynamy rozgrywkę. Jesteśmy na tym pontonie ratowniczym. Wokół nas sobie pływają rekiny. Widzimy faunę i florę podwodną. Tego weźmy sobie od razu wiosełko. I co? I płyniemy. Tam płyniemy. Kurda, w poprzedniej rozgrywce taka fajna nam się tutaj mapka trafiła. Tu widzę taki pustek. Taki pustek totalny, no. Nic w sumie tam nie ma. Widzę, że dużo się zmieniło w tej grze. Dużo się zmieniło w tej grze, bo kiedyś, na przykład pływając już początkowo tym life raftem, trzeba było wziąć oczywiście wiosło i wychylić się z prawej strony i klikaliśmy na przykład lewy przycisk myszy i ona, czy tam on, wiosłował. Ale dekolt. Teraz wystarczy kliknąć strzałkę do przodu i oczywiście klawisze kierunkowe, żeby sobie na przykład skręcać i tak dalej. Czy to jest... upgrade na plus? No nie wiem, jednak używanie tego wiosła tak samo istnie. Że musieliśmy klikać za każdym tak naprawdę popchnięciem tej wody. Dawało jakiś urok w tej grze. Coś tego niestety nie ma. Teraz już niestety tego nie ma. Odłożymy sobie wiosełko. Co mamy w sumie w naszym storage'u? Mamy tak, rację, kompas oraz bandaże. Tutaj nic więcej nie mamy. Dobra, przyciągnijmy sobie tego rafta. Wiem, że prawym wszystkie myszy możemy oczywiście wszystkie przedmioty przenosić, co jest bardzo ciekawe. W pierwszym odcinku jak nagrywałem, to oczywiście gdzieś tam sobie kotwicę zanurzyłem i musiałem przejść na piechotkę, czy płynąć. Ław. Ale teraz człowiek jest mądrzejszy. Więc tak, pół godziny początkowej wersji gry już obczaiłem, że tak powiem. Zajmę jakieś skrapy metalu, kamyczek sobie weźmiemy oczywiście. Rzucać się nim chyba nie da niestety. Palm saplings. To też sobie możemy wziąć. Zresztą właśnie zróbmy już może stone tool, który jest takim początkowym narzędziem, takim nożykiem do ścinania różnych rzeczy.
saplingi, jeżeli chodzi o palmy, dosyć nam się na początku przydadzą, bo z tego się robi liny. Myślę, że w sumie takie rzeczy chyba też możemy tym ścinać, ale nie jestem pewny. Palm tree. To jest pierwszy woodstick. Mamy już jakiś kamyczek, który pewnie sobie też obczajimy za chwilę. W ogóle na tej wyspie chciałbym chwilę zostać, żeby sobie poogarniać te podstawy, no bo jednak... Jednak dużo się zmieniło w tej grze. Kolejny woodstick. Jak zrobić refined knife? Musimy mieć lashingi. Czyli musimy znaleźć więcej rzeczy, które pomogą nam zrobić linę. Tam w ogóle jest statek. Ten statek na pewno też odwiedzimy. Możecie być pewni. Może nie w tym odcinku, ale w następnym już na pewno. Będę starał się wam po prostu wszystkie takie właśnie rzeczy związane z tą grą w międzyczasie opowiadać. Naprawdę ta gra na swoje początkowe lata była dosyć mocno rewolucyjna. Ja to będę powtarzał w kółko, bo naprawdę ta gra bardzo mi zapadła w pamięć, tylko niestety twórcy trochę to skasztanili i zaniedbali tą grę. To jest chyba pierwszy rok czy dwa, ta gra po prostu była w stanie wegetacji. Od tego, co twórcy zrobili na początku, nie wprowadzili zupełnie nic, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nowości. Tego gracze się bardzo zbuntowali i zasypywali negatywnymi recenzjami Stranded Deep. Ale widzę, że chyba twórcy się w końcu wzięli w garść. A, możemy sobie jeszcze przypiąć niektóre rzeczy, tak nam tutorial mówi. Ja zrobiłem kindling, no trudno. Dobra. Gra nam sugeruje, żebyśmy spojrzeli na zegarek. I tak, tutaj na zegarku mamy cztery aspekty. Zdrowie, na jedzenie, wodę oraz SPF. SPF to jest po prostu przegrzanie, ewentualnie może nawet, nie wiem, spalenie promieniami słonecznymi. Tak więc jeżeli mamy taki problem, że jesteśmy przegrzani, musimy się schłodzić w cieniu. Zresztą zobaczcie, że jak sobie tutaj szturmiemy, mamy tu oczywiście jakieś aspekty łowieckie, kulinarne, zbieractwo, takie inne duperelki. Ale oprócz tego mamy w prawym górnym rogu UV. W tej chwili jesteśmy narażeni na promienie ultrafioletowe ze słońca po prostu. Musimy znaleźć jakiś cień. O, i w tej chwili jest nan. Gra dosyć słabo to wykrywa, ale mniejsza. I w tej chwili nasz status będzie rósł, a nie malał, jeżeli chodzi o SPF. Prawda? Tak, rośnie. Właśnie rośnie. Dobra, musimy zabić kraba. Panie krabie, gdzie pan jesteś? Gdzieś to widziałem, te kraby latały sobie bezproblemowo. Teraz jakie potrzeba znaleźć, to ich nie ma. Tam chyba jest skrzynia. O, jest. Jest skrzynia. Dobra. Open. Co tu mamy? Lashing. Vehicle filter part. Lornetka oraz rację. Tą skrzynkę sobie ogarniemy, bo w niej potem będziemy mogli surowce trzymać. W ogóle powkładam to, co wziąłem, bo wziąłem w sumie to niepotrzebnie. Lashing też możemy włożyć. O, czy to nam coś dało? O, możemy przybliżać, dobra, jednak dało. Czyli tak, tam jest wyspa i tam jest kolejny statek, tam jest jeszcze jedna wyspa i są jakieś wyższe chyba drzewa. Tu jest skrzynia, trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. No, bierzmy nożyk. Szukajmy tych krabów, które tu gdzieś powinny być. Panie krabie, gdzie pan jesteś? Kolejny kamyk. Też kamyczek. Jeden z dwóch. O, jeden z czterech. Trochę za dużo ich wzięliśmy, dobra. No kurczę, kraby były, to były. Jak ich teraz nie ma, to ich nie ma. Sam's legit, kurde, co to powiedziałem, jest nawet prawdą. Jak są, to są, jak ich nie ma, to ich nie ma. Masło maślane. To jest rozgwiazda. Czy ja cię mogę zabić? Nie mogę cię zabić. Panie krabie, proszę wyjść z wody. To jest błodenek? Nie można błodenka zabić. Kurde, blaszka. Kurde, blaszka. Nadal nie widzę żadnych krabów. Znaczy, chyba zrobiliśmy kółko na wyspie. O, czy to jest krab?
Jest. To jest krab. Dobra, skinujmy go. I nie narzekaj, to jest jedzonko. Jakieś błazenki, rybki, syrypki, ale nadal nie widzę większej ilości krabów. Dobra, craft a campfire. Musimy zrobić ognisko. Kraby może jeszcze jakoś przyjdą. Zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić. Teraz zetniemy tego fikusa. Nie, potoczki nam się przydadzą. O, właśnie. O, to chodziło. On sapling. Od razu sobie zbierzemy, oczywiście. Jeszcze jeden patyk. Myślę, że... zrobić sobie możemy campfire albo tutaj, albo gdzieś może przy plaży. Tak patrzę na cień. Tutaj tego cienia to tak jak na lekarstwo. Może jednak tu. Może jednak tu. Now light the campfire using kindling. No dobra, tylko ja zostawiam kindling w skrzynce. Nie będę robił nowego, bo to nie ma sensu. Muszę sobie mikrofon przybliżyć delikatnie. Przepraszam was za to. Dobra. Bierz kindling. I lecimy rozpalać ten grajdołek. Mam nadzieję, że to się teraz normalnie nagra. Mam nadzieję, że to się normalnie nagra. Dobra, rozpalamy. I tak, kochani, ja się teraz chwilę wyciszę, bo tutaj trzeba dosyć mocno klikać lewy, prawy, lewy, prawy. A mam głośną myszkę i klawiaturę mechaniczną, dlatego nie chcę, żebyście to słyszeli. Tak więc, chwila, moment. Chiro, szybkie palce i już mamy ognisko gotowe. Jedzonko. No i dobra, niech to się troszeczkę podsmaży. A my sobie może więcej fikusa zetniemy? A, musimy jeszcze kokonata sobie zebrać. To też jest dosyć ważne. Gdzie był kokos? Kokos jest gdzieś tu. No jest. Dobra, teraz tego kokosa musimy otworzyć. Pyk. Okej. I się teraz możemy napić. Poza tym, możemy go jeszcze trzasnąć dwa razy. Raz, dwa, dobra, jednak więcej niż dwa. Cztery razy. I mamy jedzonko. Myślę, że teraz sobie możemy już to zjeść. Zobaczymy, ile to daje w sumie. No, prawie pół paska, no, można powiedzieć. Czwarta paska. Dobra, teraz musimy ściąć, czy zrobić najpierw sobie siekierę. To jest ważniejsze do zrobienia. I tak, tu mamy toolsy. Crude axe. Potrzebujemy dwóch stone tooli. I mamy siekierę. Żarcie krabie się już zrobiło. Niestety jeszcze nie. Piecz się dalej. Crude axe. Weźmiemy sobie do ręki i zetniemy sobie tą oto palemkę. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś gameplay taki w sumie, wiecie, szybki, ambitny i tak dalej, no bo tutaj nie oszukujmy się, to będzie gierka raczej do zrelaksowania się. To palm fronds, dobra. Musimy to rozwalić. Mamy liście palmy. I teraz musimy sobie zrobić shelter. Tylko nadal do sheltera potrzebujemy lashings. Się już zrobiło tak, jest cooked. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Spikus? Yuka. O, yuka jest bardzo fajna, bo dzięki yuce mamy dosyć sporo tych właśnie liści. Też trzeba zapamiętać. Yuka, dobra. No, tu już więcej ich nie ma.
Kurde, coś mi się wydaje, że ta Jyłka mnie oszukuje. No właśnie, wiedziałem, że mnie oszukuje. Jyłka Fruit jest potrzebna tylko i wyłącznie do sadzenia, więc na razie nam jest to niepotrzebne. Może w przyszłości sobie jakoś to ogarniemy. Naszyng. Jeden naszyng. Możemy zrobić drugi naszyng? Nie możemy. Możemy zrobić to shelter. Jak się to obracało? Nie tak. A, Q się robi rotate. Dobra. Gdzie sobie to postawimy? Może gdzieś tu? O tak? Myślę, że spoko. Myślę, że spoko. Zapiszmy sobie od razu grę. Ten kokos gdzieś mi tu spadł chyba, prawda? Już po kokosie. Nie ma kokosa. Uciekł. Ratuj się, kokosie. Tu jeszcze jest jeden fikus. Jest jeszcze jeden fikus. Dobra, a tu jest kokos. Dobra, mam cię. No to tu siekierę wypuściłem. Możemy sobie zjeść to chyba. Nie, to chciał. Zjadłem mięso. Jadłem mięso. Nie chciałem tego mięsa zjeść. Dobra, musimy zbudować Water Steel. The Water Steel potrzebne jest nam. Coconut Flask. Potrzebujemy kokosa i jednego Shinga. Skąd my teraz kokosa weźmiemy? Na przykład stąd. Bardziej bym się teraz martwił o Lashing. Jakaś Jyłka? Fikus. Fikus. Żadnej Jyłki? Tam jest Jyłka, widzę Jyłkę. Jyłka Tree. Zawalimy ją na pyrkę, standardowo. O, tak, 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 dajcie mi te listki, dajcie. Tak mało? Ktoś mnie tu oszukuje. Fikus Tree. To jest kolejna Jyłka. Bo to nie fair spada. Jyłka Fruit. Bardziej zależy, kurde, na tych liściach. O, na przykład... Na przykład na tym. Wiecie, staram się to ogarnąć, ale no, chyba już więcej tego nie złapiemy tutaj. Jyłka Tree i Fikus Tree. Czekajcie, bo nic nie widzę. Nic nie widzę, nic nie widzę. Ognisko. Where is ognisko? Ognisko jest gdzieś tu. O, tu jest. Kindling. Znów. Mute. Szybkie palce raz, dwa, trzy. Mamy światło. Mamy światło, możemy zrobić sobie lashing. I możemy sobie teraz zrobić właśnie... Coconut Flask. Coconut Flask na razie niech sobie leży. A do Water Steel. Co nam potrzebne jest do Water Steel? Gdzie jest Water Steel? Tu jest Water Steel. Jeden Lashing jeszcze potrzebujemy. Możemy zrobić Lashing? Możemy zrobić Lashing. Jeden Lashing i jeden. Materiał. Skąd wziąć materiał? To jest pytanie za milion punktów. Gdzieś tu chyba widziałem materiał, ale... Pytanie gdzie? To może się prześpijmy. W dzień więcej zobaczymy. W dzień więcej zobaczymy. Dobra, wygaśmy. Idziemy śpiulkać. Zapisujemy grę. I idziemy sleep. Dobra, czy już jest dzień? Pić nam się chce delikatnie. Ale ja nie widzę, żeby to był dzień. Halo, gro. Czemu tu jest jeszcze noc? Weź tu cokolwiek znajdź.
Weź tu cokolwiek znajdź, tylko chyba widzę. Widzę, to chciałem znaleźć. Nie ma miejsca w inventory. Zjedzmy to. Mamy klocz, dobra. Teraz już możemy zrobić Water Steel, prawda? Możemy. Komu to jest potrzebny level drugi? No właśnie. Komu to jest potrzebny level drugi? Fire Pit, potrzebujemy jeszcze ogniska, dobra. Też sobie to zróbmy. Skoro planujemy tu zostać przez jakiś czas. Mamy Craftsmana już level drugi? Mamy, tylko teraz tam kamieni brakuje. Ale to nie będzie problemem, bo ich sporo tutaj zostawiłem, prawda? Prawda, gro? To jest prawda. Raz. Mamy trzy. Water Steel. Myślę, że możemy sobie bezproblemowo tutaj postawić. O, jak ładnie. O, jak ładnie. Liści już nie mamy niestety. Fill the water steel with fibrous leaves. Or palm fronds, ok. Czyli musimy sobie znaleźć palm fronds, a raczej je. A raczej je ogarnąć stąd. Jakaś mała może się znajdzie? To może być. Dobra, mamy polemkę. Przeciągnijmy ją sobie delikatnie, żeby nie rozleciało się aż na boki. 3, 4, 8 uderzeń. 5, 6, 7 i 8. Więcej. 10. To się pomyliłem. Dobra, palm frondy pozabieraliśmy. Weźmy sobie ten water steel. Naprawmy, czy naprawmy. Dodajmy gałązek, żeby... Gałązek liści, shiro, halo. Myśl trochę. Teraz musimy się napić wody, która się zbierze, ale tu się jeszcze nic nie zebrało. Tu się jeszcze nic nie zebrało. Pójdziemy sobie po tą skrzynkę jeszcze, którą zostawiliśmy. Ona się może przydać. Będzie nasze takie inventory. No chyba coś się nabrało. Tak właśnie, dobra. Musimy teraz zrobić młotek, ale... Patrząc, że już się w sumie zbliża czas odcinka... Próbuję dotrzeć jeszcze tam. Nie wiem, czy mnie rekin nie zje, ale może nie. Faunan? Serio? Naprawdę nic nie mamy? O, jest kontejner. Mamy skrzynkę i żyjemy nawet. Chyba, że rekin teraz mi capnie w tyłek. Ale wątpię. Co będzie w tej skrzynce? To my tu mamy kompas, skóra, leshing i flargan. Tak 2 na 10. Tak 2 na 10. Deszcz pada. Tak, stamtąd już wszystko wzięliśmy. Tu jeszcze chyba coś było, prawda? Czy tu coś jest sensownego? Jak na przykład skrzynia. Nie ma nic. Nie ma niestety nic. Physical. Level up. Tam jest jeszcze statek. Tylko ze statkiem to już może być większy problem. Bo on już jest chyba dalej. Czy nie jest dalej?
No jednak nie był tak daleko. Otwieramy. To jest jakiś kontejner. Jest latarka. W ten sposób się zamyka. Trochę dziwnie. I sztorm. Oh no. Co to jest? Sztorm. Tam nic nie ma. Uciekamy, żeby nas rekin w dupkę nie capnął. Nie wiem, jak to działają rekiny, czy one mogą na taką puciznę wchodzić, czy nie mogą. Mniejsza. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja z nim grał do was Shiro. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu nagrać ten odcinek, naprawdę, bo się załamie. Jak już teraz po prostu nie wyjdzie, to robię zwrot na Stranded TP. Mam to w nosie. Wow, latarka, świetnie. Świetnie. I z takim właśnie was motywem tutaj zostawiam. Trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia. Mam nadzieję w następnych odcinkach. Hej, hej!